W ubiegłym tygodniu w internecie doszło do trzęsienia ziemi. W momencie, kiedy pojawiły się naprawdę mroczne i poważne oskarżenia w kierunku Alexa Kissera, czyli osoby odpowiedzialnej za The Mandela Catalog. Oskarżenia są naprawdę bardzo mocne i przedstawiają Alexa w bardzo niekorzystnym i bardzo złym świetle, pokazując jego rzekomo prawdziwe oblicze, które bardzo często pokazywał konkretnym osobom w internecie. Całej tej dramy, cała społeczność wokół The Mandela Catalog dosłownie się rozpadła i nie wiadomo, czy w ogóle ten projekt przetrwa, a Alex dosłownie stał się bardzo znienawidzoną osobą, określaną niekiedy jako pedofil czy deviant seksualny. Od momentu pojawienia się prawie 30-stronicowego dokumentu z oskarżeniami w stronę Alexa rozpocząłem w tej sprawie dość mocne śledztwo i przez ubiegły tydzień zbierałem informacje na ten temat, a oto wszystko, co udało mi się zebrać przez cały ten czas do tego momentu. W dzisiejszym materiale zamierzam przedstawić wam całą tę sprawę w możliwie jak najbardziej obiektywny sposób od samego początku do tego, czego dowiedzieliśmy się do dnia dzisiejszego. Alex Kister. To jest gościu, którego najpewniej większość z was kojarzy. Głównie odpowiedzialny jest on za analog horrorową serię The Mandela Catalog, która jest w sumie prawdopodobnie największą z tego gatunku. Jeżeli nie pamiętacie, o co chodzi, to 2 lata temu wyjaśniałem kilka odcinków z tego. Seria jest bardzo dobra, niemniej mi od samego początku trochę nie było z nią po drodze. Niemniej przyznać trzeba, że Alex stworzył coś naprawdę świetnego, co miało gigantyczny wkład w całą resztę analog horrorów w internecie. Mandela niejako rozpoczęła i spopularyzowała cały ten gatunek. I to właśnie Alex jest za tę serię odpowiedzialny. Na ten moment na jego kanale pojawiły się 4 główne części tej serii, nie licząc jakichś pobocznych odcinków, a 4 i na ten moment ostatni pojawił się ponad rok temu. Całkiem niedawno Alex powrócił z teaserem 5 volumu serii po ponad rocznej przerwie, dokładnie 9 marca 2024 roku, dokładnie na 3 dni przed ukazaniem się bardzo treściwego dokumentu, który miał przedstawiać prawdziwe oblicze Alexa Kistera. Wszystko rozpoczęło się 12 marca bieżącego roku na Twitterze, w sumie to dokładnie na X-ie. Wówczas profil Steering Juice opublikował 27-stronicowy dokument w Google Docs zatytułowany Ostrzeżenie dotyczące Alexa Kistera, który wywołał gigantyczne kontrowersje, a internet dosłownie zamarł po jego przeczytaniu. Do tego momentu post z tym dokumentem wygenerował ponad 6 milionów wyświetleń. Jest to więcej niż jakikolwiek inny odcinek The Mandela Catalog, za wyjątkiem 2 pierwszych. Dokument ten napisany został przez osobę, która była w związku z Alexem od kwietnia do czerwca 2023 roku. Związek ten został urwany ze względu na bardzo dziwne zachowania ze strony Alexa, takie jak paranoja czy seksualizacja wszystkiego powiązanego z jego drugą połówką. I jak przy większości tego typu spraw, kiedy dana osoba nagłaśnia tego typu sprawę powiązaną z jakąś znaną osobą, to robi to albo za pośrednictwem swojego kanału na YouTubie. Tutaj sprawa ma się tak, że to nie do końca wygląda, jakby osoba, która rozpoczęła to wszystko, miała intencję, żeby zrobić sobie clout. Ponieważ wszystkie informacje wyszły poprzez dokument na Twitterze, a w tego typu dramach zazwyczaj ta druga strona chce coś jeszcze na tym ugrać, tworząc chociażby film, aby mieć z tego na przykład korzyści finansowe, bądź chociażby zdobycie własnej publiki, chociażby na kanale na YouTubie. Niemniej to nie jest aż tak istotne, przejdźmy do treści samego dokumentu. Jednakże, nim przejdziemy dalej, sprawa ta może wydać się być trochę bardziej skomplikowana niż może wam się wydawać, ponieważ osoby zamieszane w tę aferę, a dokładniej co niektóre ofiary Alexa, są osobami transpłciowymi. Między innymi Steering Juice, czyli osoba odpowiadająca za pierwszy dokument, przedstawia się właśnie jako osoba transpłciowa. A na Twitterze identyfikuje się jako oni. W związku z czym, żeby uniknąć nieporozumień przez resztę filmu o Steering Juice, będę mówił jako ofiara bądź ofiara pierwsza. Jednakże nim przejdziemy dalej, Alex też w pewnych momentach będzie zamieszany w podobny sposób. Między innymi ma on swoje alter ego, czytaj trans alter ego, jakim jest Amelia Kister. O tym więcej trochę później. Dodatkowo w co niektórych momentach i na co niektórych screenach mówi o sobie w rodzaju żeńskim, aczkolwiek Alex jest mężczyzną. A wynika to z jego problemów odnośnie jego tożsamości płciowej, o której też bardzo często mówi na przestrzeni całej sprawy. Jednakże z tym łączy się pewien większy wątek, albo nawet 2 wątki, kiedy Alex otwierał osobne serwery na Discordzie,
okazję, żeby mówić o tożsamości płciowej ze swoimi widzami i odbiorcami, którzy często byli nieletni, a przynajmniej dużo młodsi od Alexa. Ale o tym dowiemy się za moment. Przejdźmy tymczasem do treści pierwszego dokumentu ze wszystkich. Wszystko rozpoczyna się o informacji dotyczącej zniesławienia. Nie chcę, aby moje imię było kojarzone z tą sytuacją, a wszystkie inne imiona zostaną ocenzurowane. Ofiary mogą zdecydować się ujawnić, jeśli chcą. Rozumiem, że będzie niemożliwe ukrycie tego, dlatego po tym zdarzeniu zamierzam opuścić wszystkie moje konta związane z tą nazwą. Początkowo zdecydowałem się nie mówić o mojej stronie historii, szczególnie gdy obiecałam milczenie. Jednakże uważam, że jest to konieczne dla zrozumienia kontekstu. Ja i kilka innych osób zauważyliśmy ten wzorzec zachowań, który Alex wykazuje. Było to wielokrotnie omawiane prywatnie, zanim doszliśmy do wniosku. Doszliśmy do wniosku, że najlepszym zakończeniem będzie ostrzeżenie innych przed tym i zapobieżenie powtórzeniu się tego nie tylko ze strony Alexa, ale także ze strony każdego twórcy, który nadużywa swojej platformy. Przez ostatnie kilka miesięcy Alex wykazywał drapieżne i manipulacyjne zachowania. Przyniosło to mi i innym wiele bólu. Zdaliśmy sobie również sprawę, że to trwało znacznie dłużej niż oczekiwaliśmy. Wszyscy w tym dokumencie udzielili mi zgody na użycie ich zrzutów ekranów lub świadectw. Wszystkie imiona są ocenzurowane, ale osoba może zdecydować się publicznie przemówić, jeśli tego chce. Dodatkowo na samym początku dokumentu znajduje się przekierowanie do informacji odnośnie ewentualnego pozwu o zniesławienie pochodzącego z drugiej strony, czyli od Alexa. Generalnie przejdę dalej, ponieważ nie ma to większego związku ze sprawą, aczkolwiek możecie zatrzymać ten film i przeczytać to w języku polskim. Ofiara pierwsza była w związku z Alexem od kwietnia do czerwca 2023 roku. Alex żartował w trakcie naszego związku, że popełni samobójstwo, jeśli cokolwiek z naszych rozmów zostanie ujawnione i że jestem szpiegiem przychodzącym, by zniszczyć jego życie. To jedno z pierwszych przypadków jego paranoi, a ja starałem się jak najlepiej pomóc, ale później okazało się, że Alex ma bardzo duże problemy z zaufaniem do wszystkich. Stało się to o wiele bardziej destrukcyjne i przeszkadzało mu w procesie myślenia. Czułam się nieswojo, gdy żartował publicznie na kanale z wieloma swoimi fanami, że to ja trzymam go przy życiu i że popełniłby samobójstwo, gdybym nie istniała. Według treści dokumentu kanał ten został usunięty, a w podświadomości ofiary zacementowało się, że miała ona zapobiegać jego samookaleczaniu i starać się zawsze sprawiać, by ten był szczęśliwy. Jeszcze zanim ich relacja przeszła na stopę seksualną, Alex wprost mówił jej, że analizował się kilka razy dziennie do jej zdjęć i wiadomości. Jednocześnie Alex sugerował różne fantazje, jakie miałby z jej ubraniami. Później pojawia się wątek, że Alex chciał ubierać ubrania Steering Juice na siebie. Więc najpewniej chodzi tutaj o to. W jej oczach ze strony Alexa wszystko w niej było silnie seksualizowane. Włączając w to jej twarz, głos i każdą noszoną przez nią odzież. Miało to zniszczyć jej sposób postrzegania siebie i romantyzmu. Wkrótce nastąpiło rozstanie, Alex miał zakończyć tę relację poprzez wiadomość tekstową, wspominając, że nie czuje już żadnego napięcia romantycznego między nimi. Później dowiadujemy się, że dwójka jeszcze raz wróciła do związku, niemniej na bardzo podobnych zasadach do sytuacji przed rozstaniem. W końcu doprowadziło to do próśb ze strony ofiary, odnośnie poszukania pomocy terapeutycznej. Alex jednak wydawał się unikać tego tematu, co zwiększało tylko jej frustrację. Sama zauważyła, że jej kontakt z Alexem bardziej zaczyna przypominać właśnie rolę terapeuty niż przyjaciela, a Alex jednocześnie wykazywał całkiem sporą paranoję. Poniekąd bał się informacji, wiadomości czy zdjęć, które posiadała ofiara, które wprost pokazywałyby to inne oblicze Alexa i on na maksa bał się, żeby żaden z jego fanów go nie zobaczył. Przez to bardzo często prosił ją chociażby o usuwanie wiadomości, czy nawet usunięcie jego numeru telefonu. Wtedy znów mówił o swoim poczuciu winy i prosił mnie, żebym usunęła jego stary numer telefonu. Zacząłem zastanawiać się, czy kontynuuje ze mną przyjaźń, bo boi się na podstawie tego, że robił to samo wielu innym osobom. Byłem zaniepokojona, że jestem trzymana przy nim, bo dowiedziałam się o nim zbyt dużo. Te tygodnie, kiedy musiałam pomagać mu usuwać te wspomnienia, były poniżające. Czułam, że trzymano mnie przy nim, bo miałam te materiały zapisane. Czułam się winna, będąc blisko niego, nawet kiedy nie byliśmy razem. Postawiłam sprawę jasno i powiedziałam wprost, że potrzebuję pomocy. Zauważyłam wzorzec zachowania, przez który przechodził i prawie nie było postępów. Było oczywiste, że Alex się nie poprawiał, ale jako przyjaciel nie mogłam już więcej pomóc. Ciągłe przechodzenie przez ten cykl, przez Alexa sprawiało, że czułam się winna, bo czułam, że przypadkowo mu zaszkodziłam.
Przez następny czas w związku dochodziło do różnych kłótni związanych z zachowaniem Alexa. W międzyczasie Alex zdecydował się na zaprzestanie brania swoich leków. Najprościej te wszystkie sytuacje opisać można jako taki bardzo toksyczny związek. Aż w końcu sugerował rozpoczęcie nowego rozdziału w ich relacji. Był to punkt kulminacyjny dla dziewczyny. Warto również dodać, że w trakcie ich rozmów dziewczyna często korzystała z alkoholu. Był to swego rodzaju mechanizm radzenia sobie z lękiem, który odczuwała podczas rozmów. Po pewnym czasie okazuje się, że Alex rzeczywiście zaczął szukać pomocy. Przykładowo umówił wizytę u terapeuty. Był to również moment, kiedy Alex rozpoczął rozmawianie z fanami na temat swojej tożsamości płciowej. Aż w końcu doprowadziło to do tego, że zaczął on tworzyć osobne czaty grupowe na Discordzie, gdzie poruszał właśnie ten temat ze swoimi fanami, którzy w dużej części byli nieletni. Gość urodził się 24 czerwca 2003 roku, czyli na czas tamtych sytuacji miał między 20 a 21 lat. Jednakże według latającej informacji osoby, które miały znajdować się na tych czatach grupowych, miały mieć od 14 do 17 lat. Co jest naprawdę alarmujące, że gość w takim wieku rozmawiał z osobami sporo młodszymi na takie tematy. Później doszło do sytuacji na pewnym serwerze poświęconym The Mandela Catalog, który był moderowany przez Stealing Juice i pojawiały się tam informacje odnośnie nadchodzących epizodów z tego projektu. Alex co jakiś czas wchodził na ten serwer, a później z niego wychodził. Niemniej podczas jego obecności prowadził różne konwersacje z fanami, którzy początkowo po prostu snuli teorie na temat projektu Alexa i zadawali mu pytania odnośnie kolejnych epizodów. I w końcu po pewnym czasie Alex zaczął czuć się bardzo komfortowo w tym środowisku i rozpoczął rozmowy o swojej tożsamości płciowej ze swoimi fanami. Podobno wówczas na serwerze znajdowało się 600 osób, a dziesiątki fanów rozmawiało na te tematy z Alexem, co jest trochę dziwne, że to w tamtym momencie nie wyciekło. Ponieważ jest to absolutnie alarmujące, kiedy twój idol z internetu pyta cię o twoje preferencje seksualne. I to jeszcze w tak otwarty sposób. Z czasem na serwerze Alex zmienił swoje imię na Amelia Kister, ale później powrócił do swojej tradycyjnej nazwy. W końcu Alex zaczął wyrażać chęci otworzenia osobnego czatu grupowego z niektórymi ze swoich fanów z tego serwera, którzy mieli być nieletni, i rozmawiać z nimi właśnie na temat tożsamości płciowej. Ofiara widząc to chciała napisać Alexowi, że tworzenie czatu grupowego z nieletnimi o takiej tematyce jest dość nieodpowiednie. Niemniej czasem nie zrobiła tego, a stało się to na tyle stresogenne, że postanowiła zupełnie oddalić się od Alexa. Ostatecznie okazało się, że czat ten powstał, aczkolwiek został usunięty. W nowym czacie znajdowało się kilka osób z serwera, gdzie dyskutowali o tożsamości płciowej oraz o strojach. Przykładowo jedna z osób miała zamieścić swoje zdjęcie w sukience, które Alex skomentował: jestem tak zazdrosny o to, jak wyglądasz. Chcę wyglądać jak ty i jestem tak zazdrosny o ciebie. Oczywiście osoba miała czuć się z tym bardzo niekomfortowo. Tutaj macie chociażby screena, w którym widzicie, jak Alex zapraszał pewną osobę na ten serwer i właśnie tego typu wiadomości pisał osobom, które chciał na tym serwerze widzieć. Odważa się dowiedzieć, jaka jest moja płeć. Właśnie teraz, właśnie tutaj. Jeszcze nigdy nie zawracają sobie tym głowy. Jeszcze. Dodam tylko, że to jest bardzo świeża wiadomość, w związku z czym sytuacja z czatem grupowym też jest bardzo świeża, ponieważ to są wiadomości z grudnia ubiegłego roku. W związku z czym to wszystko działo się dosłownie 3 miesiące temu. Mam takie same obawy jak wy, dlatego było to dla mnie bardzo przerażające, aby nawet myśleć o mówieniu o sprawach związanych z płcią i w ogóle, bo boję się być doksowany i nękany ponownie przez transfobów i takie tam. Podobno powstał do tego jeszcze jeden czat grupowy, gdzie dokładnie Alex poruszał te same tematy, a nawet podobno wysyłał swoje zdjęcia w różnych strojach, niemniej zostały one usunięte. Powstał do tego również serwer, który też został usunięty. Niemniej z tych wszystkich sytuacji ostało się kilka screenów, które co prawda są ocenzurowane. I tak, Alex wysyłał swoje zdjęcia o najpewniej różnym zabarwieniu na te miejsca. Zauważyłem, że zaczęła się formować relacja między Alexem a jednym z moich przyjaciół. Alex często współdziałał z tą osobą na tym serwerze i nawet wspominał o niej w naszych prywatnych wiadomościach. Zwróciło to moją uwagę, bo sposób, w jaki ze sobą rozmawiali, wydawał się znajomy z poprzednich interakcji. To było dla mnie niepokojące, zważywszy na rozmowę, którą mieliśmy miesiące temu o jego problemach i o tym, jak nie był mentalnie gotów na związek. Nie rozmawialiśmy o jego psychiatrze od tygodni, więc założyłem, że mu się poprawia. Ale z jego zachowania z ostatniego miesiąca miałem wrażenie, że nadal nie jest mentalnie gotowy.
było zupełnie żadnych konkretnych dowodów na to, że są razem w tamtym czasie. Wszystko, co widziałem, to że się zbliżali, ale nadal się martwiłem. Z mojej perspektywy myślę, że większość ludzi nie byłaby w stanie poradzić sobie z fetyszami, o których wspominał Alex, czy też z jego zachowaniem ogólnie. W końcu niedługo później Alex odszedł z serwera B, stwierdzając jednocześnie, że Amelia i to wszystko to był tylko żart. W związku z czym podsumujmy to sobie. Alex i ofiara odsunęli się od siebie, a ten zaczął pojawiać się na serwerze, który był powiązany z jego projektem Mandela Catalog. Tam rozpoczynał konwersacje z widzami odnośnie takich rzeczy jak tożsamość płciowa, czy wysyłał m.in. swoje zdjęcia w różnych cosplayach, w różnych strojach, takie jak sukienka, kot i tym podobne. Sytuacja z tego odejścia miejsce miała dokładnie 30 grudnia ubiegłego roku. Później rozmowy te przeniosły się na inne czaty grupowe, które tworzył Alex, gdzie rozmawiał na tematy tożsamości płciowej, aczkolwiek jednocześnie wysyłał swoje zdjęcia w różnych strojach. Tam niekiedy nawiązywał bliższe kontakty z widzami, którzy według tych relacji mieli być niekiedy, albo w większości nawet nieletni. Dodam tylko, że na tamten moment Alex miał 20 lat. Tutaj kończy się wątek tej sytuacji, niemniej rozpoczyna się kolejny, dużo ostrzejszy. I w tym momencie przechodzimy do postaci znanej jako Victim DB, ofiara DB. I zaobserwujcie teraz wzorzec zachowania Alexa i pomyślcie tylko, czy czegoś jego postępowanie wam nie przypomina. Generalnie pierwsza ofiara na prywatnym koncie zaczęła wylewać swoje żale, żeby trochę oderwać się od tej sytuacji, a wówczas ofiara DB skontaktowała się z nią w celu porozmawiania o Alexie. Generalnie Alex zaczął wysyłać prywatne wiadomości do DB na tydzień przed Sylwestrem 2023 roku. Warto zauważyć, że nigdy wcześniej nie gadali oni ze sobą w prawdziwym życiu, tylko na serwerze B, o którym mowa było wcześniej. Jednocześnie prawie nic nie wiedzieli o sobie nawzajem, a Alex nawet nie miał pojęcia, jak DB wygląda, ani jak brzmi jej głos. Dla mnie w sumie od początku było to trochę dziwne, w sensie sytuacja, kiedy wchodzisz z kimś w związek, w relację miłosną poprzez serwer Discord, kiedy nigdy realnie tej osoby nie widziałeś. Dajcie znać na przykład, co wy sądzicie o czymś takim, ponieważ sam kilkukrotnie, kiedy jeszcze siedziałem na Discordzie te parę lat temu, spotkałem się z takimi sytuacjami i zawsze wydawało mi się to być mega abstrakcyjne, w sensie nie rozumiałem tego, nie byłbym w stanie. DB była fanką Alexa i podziwiała go jako twórcę, a Alex często wyrażał swoje uwielbienie dla niej, przyjazność, podziw i podobno ukrywał pod nimi swoje prawdziwe intencje. Te screeny pochodzą z 28 grudnia 2023 i już widać, że na przykład wysyłali sobie serduszka w wiadomościach. Jakby to jest dosyć głupie, w sensie poznajesz kogoś jeszcze przez Discorda, znasz tą osobę kilka dni i już wchodzisz na tego typu stopę relacji, nawet nigdy nie widziałeś jej na oczy. Nie chcę tutaj być jakkolwiek oceniający w tym filmie, ale no ja tego nie rozumiem. Bardzo chwytające za serce, for real. Sprawia, że całe doświadczenie staje się o wiele lepsze. Kiedy ostatnio się przebieram, myślę o tobie. Mowa tutaj o przebiórkach w te wszystkie Alexowe stroje. Są pewne szczególne rodzaje zdjęć i strojów, które chciałbym dla ciebie zrobić i ci je pokazać. Prawdopodobnie będą w pełni fioletowym, sukienkowym outficie. Jestem typowo bardzo czułą osobą, więc jeżeli kiedykolwiek to będzie za dużo, powiedz. W tym momencie dosłownie widzimy, jak bardzo Alex ma zaburzone podejście do miłości. Alex nie czuje, że robi coś złego, uważa to za normalne, a miłość, którą prezentował w tej sytuacji, jest nienaturalna. On dosłownie zbombardował tą osobę miłością, aby spełnić jej pragnienia, a w dłuższej perspektywie rozmowa ta schodziła na terytorium seksualne. Następny dzień Romeo wysłał również bardzo miłosne wiadomości do zupełnie innej osoby. Otrzymaliśmy niestety sam pojedynczy screen jednej wiadomości, która rzekomo wysłana została do osoby, która miała mieć 16 lat. Problem w tym jest taki, że mamy screen tylko jednej wiadomości. Nie mamy na przykład całej konwersacji czy screenów innych wiadomości, co no, jest słabe i trochę podważa wiarygodność tego. I nie, to nie była ofiara DB, to była 16-letnia osoba, do której Kister od tak wysyłał takie rzeczy, jednocześnie w momencie, kiedy prowadził podobną konwersację z DB i pewnie, chociaż tego nie wiadomo, z innymi osobami pewnie też, jak już nie miał zbytnio skrupułów prowadzić dwie takie konwersacje naraz. Twórcy muszą także zrozumieć, że ich fandom lub społeczność nie jest portalem randkowym i to jest bardzo mądre spostrzeżenie. Społeczność zgromadzona wokół twórcy to nie powinien być jakkolwiek portal randkowy czy cokolwiek. To jest absolutnie najgorsza rzecz, kiedy twórca mający sporą publikę
zaczyna pisać w bardzo konkretnym celu do swoich fanek. Niekiedy nieletnich, jak widzimy w tym przypadku, ale też w kilku innych, ale o nich już się kiedyś nagadałem i pewnie też o nich słyszeliście. I w tym momencie dochodzimy do absolutnie najgorszej części całej tej konwersacji, ponieważ Alex w trakcie tej rozmowy zaczął prosić DB o zdjęcia. Ta między innymi wysyłała swoje zdjęcia w czerwonej sukience, w której miała iść na studniówkę. Dodam tylko, że DB miała mieć podczas tej konwersacji 17 lat, a Alex w odpowiedzi na te zdjęcia, które miały nie być jakkolwiek sugestywne, miał wysłać na przykład zdjęcie swojej dupy. Niemniej problem z tym jest taki, że jest tak napisane w dokumencie i mamy nawet screena z ich konwersacji, gdzie widzimy dokładnie, że Alex wysłał 3 zdjęcia ciągiem, niemniej nie widzimy tych zdjęć. Później natomiast mamy wiadomość, którą Alex wysłał, gdzie sam pisze, że był hard podczas wysyłania tych zdjęć, a znaczy to tylko i wyłącznie tyle, że walił sobie w te p***nia, co łączy się z tym, że w momencie, kiedy wysłał swoje dupsko, to walił sobie k***a. Stary, k***a, nienawidzę tego tematu. Stary, mam maturę za 46 dni. Ucz się polskiego. Historię proszę. Tutaj trochę wraca wzorzec zachowań, o którym dowiedzieliśmy się wcześniej z relacji z pierwszą ofiarą Alexa, której w ogóle się tutaj dowiadujemy. Mieli być w związku i jeszcze zanim ich relacja zeszła na terytorium seksualne, ten dosłownie pisał jej, że wali k***a do jej zdjęć i wiadomości. Tutaj zrobił to samo jeszcze wcześniej, wysyłając zdjęcia z swojego dupska, kiedy druga osoba wysłała po prostu swoje zdjęcie. Jakby to już jest najgorszy temat, na jaki właściwie możemy zejść, ale schodźmy dalej, ponieważ później dzieją się jeszcze gorsze rzeczy. Dodatkowo spójrzcie tylko na daty. To jest 29 grudnia 2023 roku o prawie 3 w nocy, czyli dosłownie są to godziny od poprzednich wiadomości, kiedy Alex teoretycznie się z tą osobą poznawał. Te poprzednie wiadomości z serduszkami wysyłane były o 18.48 28 grudnia. To jest 8 godzin pomiędzy jakimiś początkowymi wiadomościami z serduszkami do wysyłania zdjęć swojej dupy podczas masturbacji. Przecież to jest chore. Dodam tylko, że w tym samym momencie Alex miał wysyłać 16-letniej osobie wyznania miłości. Nienawidzę tego tematu absolutnie. I to nie był jeszcze koniec, ponieważ następnie oboje rozmawiali o spotkaniu się. Alex nawet brał pod uwagę i sugerował wynajęcie hotelu na czas ich spotkania. Na szczęście do spotkania ostatecznie nie doszło. Dodam tylko, że on dalej nie wiedział, jak DB wygląda lub jak brzmi. Nawet nie zamierzał zapytać, czy jest letnia, czy nieletnia. Przed wysłaniem zdjęcia dupy na przykład pisał takie rzeczy jak: bardzo chciałbym poczuć swoje ciało grzejące moje. OMG. Okej, nie chcę zabrzmieć jak straszny, seryjny morderca w ten sposób, ale czuję, że pachniałabyś bardzo dobrze. Wyobrażam sobie, że przytulamy się w łóżku w nocy i jestem pewien, że będziesz tak ładnie pachnieć. OMG. Będę miał obsesję na punkcie twojego zapachu. Będziesz pachniała naprawdę dobrze po tym locie samolotem. Tego typu obrzydliwych wiadomości jest w tym dokumencie znacznie więcej. Pokazuję wam je w tym momencie na ekranie. Z dokumentu dowiadujemy się, że Alex ma fetysz zapachów i bardzo lubi kopiować pozy ludzi, ponieważ chce udawać, że jest z nimi, o czym DB nie wiedziała. Podczas rozmowy Alex miał wymykać się na coraz bardziej seksualne terytorium, bombardując DB komplementami. Później DB stwierdziła, że czuje się trochę nieswojo z aż tak mocnymi komplementami od Alexa, co jest całkowicie zrozumiałe. Następnie omówili granice, a Alex następnie znowu wymknął się na terytorium seksualne. Między innymi DB miała mu wysłać swoje zdjęcia na prom, czyli taką studniówkę w Stanach. W dokumencie znajduje się notatka od DB, gdzie ta stwierdza, że wysłała mu zdjęcie siebie w czerwonej sukience, a miała wtedy tylko 17 lat. Alex otwarcie mówił, że kapturzył sobie mnicha do tych zdjęć. Idąc dalej, Alex pisał coraz więcej takich wiadomości, część z nich zaczął usuwać, inna część z nich natomiast została zachowana w formie screenów. Niemniej to, czego dowiadujemy się z tej historii, jest cholernie alarmujące. Jest to mocne.
bardzo. Alex wysyłał tego typu wiadomości po dwóch dniach znajomości. I to takiej discordowej. Później, kiedy tamta relacja osłabła, Alex miał stworzyć kolejny serwer, który dotyczył ponownie tematu tożsamości płciowej. Na serwerze tym także znajdowały się osoby niepełnoletnie. I podobno serwer ten istniał tylko po to, aby jak najbardziej zwrócić uwagę DB na Alexa. Jest to chore. I w ten sposób przechodzimy do następnej części dokumentu, Finding Out. Tutaj dowiadujemy się, że DB opowiedziała pierwszej ofierze o całej swojej sytuacji, a ta zaleciła jej, żeby już nie odpowiadała Alexowi. I w ten sposób doszło do sytuacji, kiedy Alex był ignorowany, zarówno przez DB, jak i przez pierwszą ofiarę. W tamtym momencie zaczął wysyłać do DB wiadomości, prosząc o wybaczenie, próbując wytłumaczyć swoje zachowania. Niestety nie mamy screena tej wiadomości. I tak, w tamtym momencie działo się kilka tego typu sytuacji naraz. To Alex bombardował pierwszą ofiarę wiadomościami, prosząc o przebaczenie i tak dalej. A w tym samym momencie jednocześnie wymieniał wiadomości ze wspomnianą wcześniej osobą 16-letnią, która nie spała cały dzień, żeby mieć pewność, że Alex nie popełni samobójstwa, a właśnie to sugerował. Cała ta sytuacja miała być na tyle traumatyczna, że owa 16-letnia osoba musiała zwrócić się o pomoc lekarską, za co według dokumentu Alex nigdy miał jej nie przeprosić. No i powiem tak, to jest ten moment w dokumencie, kiedy za bardzo nie mamy nowych konkretów, a sytuacje, które są teraz opisywane, są niejako w kółko powtarzającymi się rzeczami, które nastąpiły wcześniej. Alex pisze fetyszowskie wiadomości do pewnych osób. Co więcej, do kilku osób naraz, a jednocześnie część z nich chociażby straszy samobójstwem. Postanowiłam osobiście napisać do Alexa i powiedzieć mu, że planuję ujawnić wszystko. W trakcie rozmowy Alex błagał mnie, abym dała mu szansę na zmianę. Oczywiście nie przyjęłam tego. Alex ma uzależnienie od seksu, które powoduje ból. Byłam tam, gdy powiedział mi, że szuka terapeuty seksualnego. Byłam tam, gdy wielokrotnie prosiłam go, aby poszedł na terapię. Zmusiłam go do znalezienia terapeuty. Następnie zagroził mi popełnieniem samobójstwa. Nigdy nie ma powodu, aby grozić komuś podczas konfrontacji. Sprawdziłeś to na siebie. Alex sprawił, że przez miesiące bałam się, że planuję skrzywdzić siebie, jeśli pokażę jakiekolwiek negatywne emocje. Skończyło się na tym, że przestałam pozwalać mu wygrywać. I powiem tak, to jest bardzo skomplikowany moment tego dokumentu, który dotyczy mocnego wymieniania się kolejnymi wiadomościami. W związku z czym pozwólcie, że nie będę tego przytaczał osobiście, a po prostu dam wam konkretne screeny z tego dokumentu. Możecie sobie to wszystko przeczytać i zatrzymać. Generalnie to znów jest ten moment, kiedy macie dość niezdecydowanych ludzi oraz Alexa, który jest jeszcze bardziej niezdecydowany i wymieniają się coraz to kolejnymi wiadomościami odnośnie tego, kto ma gorzej, kto ma tak, że Alex jest taki czy taki. Ciężko się doczyta. I pamiętacie, jak zapytałem was, czy postępowanie Alexa w tej sytuacji nie przypomina wam czegoś? Otóż tak, zdecydowanie powinno, ponieważ Alex zachowywał się w dokładnie taki sam, a przynajmniej bardzo podobny sposób wobec pierwszej ofiary, czyli wobec Steering Juice. I to jest bardzo mocne powiązanie, ponieważ Alex będzie to robił jeszcze kilkukrotnie odnośnie kilku innych osób, o których porozmawiamy sobie za moment. W każdym razie przejdźmy trochę dalej w tym dokumencie do informacji o serwerze A. I wydarzenia związane z serwerem A sięgają jeszcze 2022 roku. I generalnie sprawa ta jest bardzo podobna do serwera B, czyli Alex zaczął udzielać się na pewnym serwerze, a następnie rozmawiał ze swoimi dużo młodszymi fanami o tożsamości płciowej. Co tylko i wyłącznie pokazuje, że to nie jest jakiś jednorazowy wybryk Alexa, który miejsce miał na przestrzeni ostatniego roku, ponieważ w 2022 dopuszczał się dokładnie tych samych rzeczy. Pisząc w ten sposób z jego fanami, których sam opisał jako dzieci 5 lat młodsze od niego. Serwer A powstał w 2022 roku i znajdowali się tam fani The Mandela Catalog. Alex dołączył do serwera i zaczął często wchodzić z tymi ludźmi w interakcję, aczkolwiek niedługo później zniknął z niego. Alex nawiązał osobiste połączenie z tym serwerem, a także opowiedział o swojej tożsamości płciowej i strojach. Powodem jego odejścia było to, że czuł się niewłaściwie, rozmawiając z młodymi fanami na te tematy i chciał zmienić sposób swojego działania w internecie, aby zbudować lepszy wizerunek. Chciał zachować większą ostrożność w odniesieniu do tego, z kim wchodzi w interakcję w internecie. W związku z czym jest to sytuacja bardzo podobna do tego, co działo się na serwerze B, tylko że wtedy Alex miał jeszcze jakieś granice. I faktycznie wiedział, że rozmowy na takie tematy z dużo młodszymi fanami to nie jest najlepszy pomysł. W sytuacjach, które opisałem wcześniej, takiej samokontroli zdecydowanie mu zabrakło. Po odejściu z tamtego serwera jego członkowie sami sporządzili dokument o Alexie,
i o jego dosyć krzywym zachowaniu, który zresztą widzicie w tym momencie, Alex odpowiedział na to na Instastory dla bliskich znajomych. Jeżeli jesteś kimś, z kim wcześniej rozmawiałem o swoich problemach z tożsamością płciową, proszę nie wspominaj mi o tym więcej. Chcę zachować się, jakby to nigdy się nie wydarzyło. Aczkolwiek dlaczego Alex podchodził do tego w taki sposób, on dobrze wiedział, że zrobił coś złego. W dokumencie znajdują się screeny konkretnych wiadomości i jedne z nich miał wymieniać z 14-latką, samemu mając wówczas niespełna 19 lat. Gość był zasadniczo w moim wieku. Wysłał jej zdjęcie w stroju kota. W tych screenach także dokładnie widzimy, że Alex czuł się źle. Z pisaniem tak bardzo osobistych rzeczy odnośnie siebie w tamtym czasie. Jak widzicie, po tych 2 latach nie miał już z tym większego problemu. Cała sytuacja miejsce miała na przełomie marca i kwietnia 2022 roku. W tamtym czasie stwierdził również, żeby zrobić noc z grami 18+, podczas której chciałby zrobić swój face reveal, ponieważ wcześniej oficjalnie swojej twarzy nie ujawniał, no ale w tamtym czasie też nikt za bardzo nie wiedział, że Cesar, czy ten drugi w sumie z Mandeli, to jest tak naprawdę Alex, tylko jest zmandelowane jego zdjęcie. Na screenach widzimy chociażby, że w trakcie tamtych wydarzeń otwarcie pisał do swoich fanów, którzy bywali młodsi od niego, że bardzo, bardzo potrzebuje powiększenia piersi. Tak, to się robi coraz gorsze naprawdę. Jednocześnie dalej otrzymujemy screeny, gdzie Alex opisuje swoje alter ego. Generalnie wcześniej jego alter ego nazywało się Hannah, niemniej została zamordowana przez Amelię. Stwierdza jednocześnie, że Hannah to tak naprawdę Hannah Wisconsin. Niemniej po wyszukaniu tego imienia i nazwiska raczej nie znalazłem niczego konkretnego. Jednocześnie sam stwierdził, że Amelia jest teraz zamknięta w szafie, niemniej wypuści ją, jeżeli będzie zachowywać się normalnie. Ja tutaj nie chcę dawać jakichkolwiek osądów, ale jest to dziwne. W sensie, sam nigdy nie byłem w tego typu społecznościach w internecie. Nie wiedziałem, że istnieją miejsca, gdzie ludzie dyskutują o swoich trans alter ego. Niemniej na pewno jest to jedna z rzeczy, które zdecydowanie pchają Alexa ku robieniu naprawdę nieodpowiednich rzeczy. Niemniej o tym opowiem wam za moment. Dodatkowo już w ostatnich linijkach tego dokumentu otrzymujemy kilka konkretnych screenów od Alexa. Mamy tam wiadomości, które wysyłał do wspomnianej wcześniej 16-letniej osoby. Twierdził chociażby, że uwielbia każde zdjęcie tej osoby i nie rozumie, dlaczego znajdują się po 2 osobnych stronach Ziemi. Generalnie po prostu patrząc na te screeny, Alex ma ten problem, że dyskutuje o rzeczach typu tożsamość płciowa z osobami niepełnoletnimi. Czasem nawet z dosłownymi randomami w internecie, których zna raptem kilka dni i to jeszcze przez Discorda. Jednocześnie otrzymujemy screena z rozmowy z DB, gdzie Alex najpierw wysłał chociażby zdjęcie tej sukienki, a potem miał jej wysłać swoje sprośne zdjęcia w tej sukience, czego DB absolutnie nie chciało. Dodam tylko, że w dokumencie znajdują się odpowiedzi od Steering Juice oraz od DB. Odpowiedź od tej drugiej w tym momencie widzicie na ekranie. Możecie sobie zapauzować i ją przeczytać. Mnie natomiast bardzo bawi ostatnia część. Niech będzie jasne, nazwałem to manipulacją, ponieważ to była manipulacja. Sposób, w jaki skierowałeś swoje uczucia na mnie i okazywałeś mi uczucia, to właśnie manipulacja i niepokoi mnie, że to był twój plan od samego początku, bez mojej wiedzy, jakie były twoje intencje. Znam prawo i to, co uważasz za jakieś chwytliwe momenty, nie są nimi. Nie ja usuwałam wiadomości, bo nie miałam nic do ukrycia. Ty wyraźnie masz. Jeśli chcesz to doprowadzić do sądu, nie mogę cię powstrzymać, ale każdy prawnik, z którym rozmawiałam, wyraźnie śmiał się z twoich zarzutów o zniesławienie. Ty nie rozumiesz, jak to działa, Alex. Nie próbuj nas uciszyć, bo chcesz ratować swoją twarz. Udowodniałeś raz za razem, że nie dbasz o ludzi, którym szkodzisz i nie ujdzie ci to na sucho, bez żadnych konsekwencji. Czyli najprościej mówiąc, ten web zrobił wszystko to, o czym wam wspomniałem, a później zaczął grozić DB, że jeżeli sprawa pójdzie gdzieś dalej, to ten zaprowadzi sprawę o sądu, ponieważ DB go zniesławiła, aczkolwiek DB poszła do konkretnych prawników, którzy dosłownie wyśmiali jego stanowisko. Znajduje się tutaj również odpowiedź od Steering Juice, którą także w tym momencie macie na ekranie. Interesująca jest na przykład ostatnia część. Dyskredytowałeś mnie, wmawiając mi, że twoje działania są normalne i wyrządziłeś mi tak wiele szkód psychicznych. Chciałam wierzyć, że twoje działania są niewinne, ale teraz rozumiem, że nic z tego nie jest normalne. Naprawdę wierzyłam, że będziemy w stanie naprawić naszą przyjaźń, ale to nigdy nie miało szansy się wydarzyć, ponieważ nigdy nie zrozumiesz bólu
bólu, który mi sprawiłeś, ani nie zrozumiesz własnych działań. Wynik zawsze był taki sam, że to ja przepraszałam, bo wierzyłam, że jesteś szczery. To była część jeszcze z poprzedniego segmentu dokumentu, teraz omówiony mamy zasadniczo całe. I tak, to jest całość tego dokumentu, niemniej mam co do niego co najmniej kilka wątpliwości, które nie zmieniają faktu, że to jak jest to skonstruowane, to ile osób jest to zamieszanych i ile osób nagle pojawiło się w jakichś rozmowach na Twitterze tuż po pojawieniu się tego dokumentu, które wykazują bardzo podobne doświadczenia z Aleksem, to mam wrażenie, że zarzuty tutaj postawione są prawdziwe. Niemniej to jest tylko moje założenie, nic nie jest jeszcze tak w 100% potwierdzone, a screeny to nie zawsze jest najlepszy dowód, tym bardziej w tych czasach, kiedy żyjemy w erze AI. Aczkolwiek patrząc na to, ile osób zgłosiło się po pojawieniu się tego dokumentu, niestety myślę, że dla Aleksa wygląda to niezbyt kolorowo. Ja mam kilka problemów z tym dokumentem. No czyta się to dziwnie, ale głównie chodzi mi o to, jak bardzo chaotyczne to wszystko jest. Otóż mamy tutaj do czynienia z rozmowami i doświadczeniami ludzi z inną, naprawdę niezahamowaną i może nawet niezrównoważoną osobą. I z tego może wynikać bardzo dużo dziwnych zwrotów akcji. Na zasadzie przynajmniej w tej pierwszej części, w rozmowach między Aleksem a Steering Juice, te ciągłe urywanie relacji, później wracanie do niej i robienie z tego całego dziwnego miszmaszu jest dość ciężkie w odbiorze. Niemniej wiemy, jaki jest tego przekaz. To, co najbardziej dziwi i zastanawia mnie w kontekście tego wszystkiego, dlaczego mamy tylko screeny rozmów bądź konkretnych wiadomości, a nie na przykład nagranie ekranu, które pokazałoby całą rozmowę, całą konwersację, albo przynajmniej tą część, żeby mieli dowód, że to faktycznie wysłał Aleks, a screeny nie są sfabrykowane. Niemniej Steering Juice twierdzi, że screeny sfabrykowane nie zostały. Patrząc na to, jak ogromny szum informacyjny zrobił się na przestrzeni kolejnych dni, ile pojawiło się nowych wątków, nowych dokumentów, nowych screenów, nagrań i relacji, to nie była jednorazowa sytuacja i wygląda na to, że było tego więcej, co dość mocno, przynajmniej w moich oczach, podnosi wiarygodność treści tego dokumentu. Niemniej przejdźmy dalej, ponieważ w następnych dniach pojawiło się co najmniej kilka dokumentów, które są warte uwagi, a ja wyróżniłem trzy, które chciałbym jeszcze sobie z wami przegadać. A zacznijmy sobie od dokumentu Jeremiego, czyli transseksualnego mężczyzny, który miał kontakt z Aleksem w 2023 roku na bardzo podobnych zasadach do osób z poprzedniego dokumentu. Na przykład jak VictimDB, jak osoba 16-letnia, czy Steering Juice. Jak za chwilę się przekonacie, Alex wykazywał bardzo podobne wzorce zachowań do tych, które wykazywał wcześniej. Na zasadzie najpierw rozpoczął relację z Jeremim, a później zaczął znowu bombardować go wyznaniami miłosnymi i tymi wszystkimi jego dziwnymi wiadomościami. Po czym przykładowo bardzo mocno sextingował Jeremiego, pisząc do niego m.in. takie wiadomości, których wydźwięk chyba nie musi zostać przeze mnie wytłumaczony. Ich przyjaźń rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku, a później spotkali się w prawdziwym życiu. Następnie około października Jeremy zauważył, że Alex próbuje z nim flirtować. Później wysłał mu gotowe paragrafy, dlaczego powinien pojawić się w jego życiu, dlaczego on potrzebuje takiej osoby. I w tej sytuacji otrzymaliśmy naprawdę sporo. Sporo screenów tylko i wyłącznie o ich relacji. Alex miał bardzo otworzyć się przed Jeremim, co później doprowadziło do ich zbliżenia się do siebie. I tak sprawa jest bardzo podobna i bardzo podobnie niezdrowa do wcześniejszych spraw. Alex miał bardzo ochoczo komentować i komplementować jakieś zdjęcia Jeremiego, kiedy bardziej pozował na kobietę. Co miał sprawić, że Jeremy czuł się z tym bardzo nieswojo. Jednocześnie Alex miał dosłownie bombardować go miłością i innymi wiadomościami, które chociaż wysłał wcześniej do DB, typu potrzebuję cię, chciałbym cię poczuć, miał leżenie z tobą i rzeczy, nie wiem. I naprawdę szereg różnych innych rzeczy, niemniej pamiętać trzeba, że Jeremy też bardzo ochoczo odpisywał na te wiadomości. Więc to też wcale nie jest tak, że Alex jakoś jednostronnie bardzo mocno pisał do niego przez wiadomości, bo Jeremy też początkowo bardzo ochoczo mu odpisywał. Miałczał czy coś. Niedługo później Jeremy i Alex spotkali się w prawdziwym życiu. Następnie w styczniu doszło do sytuacji, kiedy Alex znów
mówił o chęci popełnienia samobójstwa, to też łączy się z informacjami z pewnego innego dokumentu, o którym zaraz. W każdym razie po tamtych wydarzeniach Alex trochę odciął się od Jeremiego i przestał aż tak bardzo utrzymywać z nim kontakt, mimo faktu, że ten sam miał stwierdzić, że dalej chciałby mu pomagać. Ponadto w tym konkretnym dokumencie do myślenia wiele dają screeny, o których już wspomniałem i które też widzieliście na przestrzeni omawiania go. Generalnie pośród tego wszystkiego znajduje się wiadomość, którą Kister wysłał do Jeremiego, prosząc go o usunięcie wszystkich wiadomości w tej konwersacji, które wymienili. Co też bardzo łączy się z rzeczami z pierwszego dokumentu. Alex bardzo często miał wchodzić w tego typu relacje z osobami, których wcześniej nie znał. Bombardował te osoby różnymi miłosnymi wiadomościami, ewentualnie takimi na maksa dziwnymi, a wręcz alarmującymi. A później, kiedy zauważył, że zaszedł za daleko, to bardzo chciał zatrzeć wszelkie ślady po całej konwersacji oraz po rzeczach, które napisał. Jest to mocne, a sytuacja Jeremiego tylko i wyłącznie utrzymuje nas w przekonaniu, że Alex robił takie rzeczy częściej. I chociaż dokument ten opisuje tylko i wyłącznie sytuację Jeremiego i nie jest aż tak treściwy jak pierwszy dokument, to i tak, jeżeli mamy brać na poważnie to, co jest w nim zawarte, jest to bardzo ważny aspekt całej sprawy. To jest pierwszy z tych trzech dokumentów. Teraz przejdźmy do drugiego, powiązanego z osobą, która przedstawia się jako Donat, której relacja z Alexem była bardzo podobna do tych, które już wymieniłem. Była to osoba, która była bardzo sporym fanem The Mandela Catalog i właśnie poprzez Mandelowe Discordy nawiązała ona kontakt z Alexem. Była to osoba bardzo zaangażowana w społeczność Mandeli od 2021 roku i nawet miała pewną popularność w internecie poprzez tworzenie editów czy fanartów związanych z serią. Relacja Donat z Alexem rozpoczęła się od wymieniania się wiadomościami. Następnie w grudniu ubiegłego roku, kiedy Alex stworzył serwer B, poświęcony rozmowom o tożsamości płciowej. Wszystko odbiło w trochę innym kierunku i między innymi z jej dokumentu dowiadujemy się, że chociażby na serwerze B znajdował się oddzielny kanał poświęcony wysyłaniu zdjęć. Według jej relacji Alex miał też zachęcać ludzi na serwerze do wysyłania własnych zdjęć i to tak mocno. Jednakże spośród tych wszystkich to Alex miał wysyłać te zdjęcia najczęściej. Alex chociażby wysyłał tam zdjęcia w sukienkach. Jedna z takich sytuacji łączy się z fanartem pewnej postaci z The Mandela Catalog i właśnie na tym fanarcie postać ta była w sukience. Alex stwierdził, że musi mieć dokładnie taką samą i wysłał zdjęcie w dokładnie takiej samej sukience. Przynajmniej według jej relacji. Później widzimy wydarzenia ze stycznia, kiedy Alex mówił o kolejnej próbie czej, a także wydarzenia z lutego, kiedy do Donat napisała pewna osoba i powiadomiła ją o zachowaniu Alexa. Miało to być podsumowanie wszystkich jego postaw i działania, które są zresztą zawarte w pierwszym dokumencie. Po dowiedzeniu się o całej sytuacji i o tym, w jaki sposób Alex potraktował Donat, ta miała przechodzić przez naprawdę ciężki czas, chociażby w lutym. Mowa tutaj chociażby o zaburzeniach odżywiania, ciągłych, bardzo złych myślach, a nawet myślach samobójczych. Z tekstu wynika, że naprawdę bardzo odbiło się to na Donat. Zresztą na samym końcu dokumentu znajduje się wprost zwrot do Alexa. Alex, nigdy nie zrozumiesz ogromu udręki, bólu i cierpienia, jakie sprawiłeś mnie i wielu innym osobom. Byłeś całkowicie świadomy mojego wieku, kiedy zacząłeś ze mną bardziej współdziałać, a nawet miesiąc po tym, jak skończyłam 17 lat, stałeś się moim wątpliwie czułym przyjacielem. Masz 20 lat, jesteś prawie w pełni dorosłą osobą i rozmawiałeś z 17-latką w niezwykle czuły sposób. Czasami nawet nie wydawało ci się to cholernie platoniczne, patrząc wstecz. Nigdy nie wydawało ci się to obraźliwe ani drapieżne, że umieściłeś także wybraną grupę nieletnich na serwerze poświęconym głównie ciągłemu chwaleniu twojej garderoby i ciała? Jestem pewna, że tak. Wykorzystałeś mnie do podsycenia swojego obrzydliwego fetyszu paraspołecznego, zamiast konsekwentnie odrzucać cię przez inne ofiary. Nawet jeśli nie zostało między nami przesłane nic wyraźnego, podstawowe implikacje są nadal obecne i nadal są cholernie obrzydliwe. Jeśli chcesz zrobić jedną dobrą rzecz w tej całej sytuacji, opuść internet. Przestań robić filmy o Mandela Catalog, Mystifying Oracle i innych swoich projektach. Przestań publikować posty na stronach takich jak Twitter, Reddit, gdzie konsekwentnie upodabniasz się do ofiary jeszcze przed publikacją wszystkiego. Znajdź pieprzonego terapeutę, który zajmie się twoimi problemami, bo szczerze mówiąc mam dość. Prawie 3 lata mojego życia poświęciłam nadmiernemu skupianiu się na twoich treściach, postaciach i historii, którą sam wymyśliłeś. Nigdy tak naprawdę nie dowiedziałam się, jak okropną i chorą osobą jesteś, dopóki nie zdałem sobie sprawy, że skrzywdziłeś moich przyjaciół i że zraniłeś mnie.
Trzeci dokument, pochodzący od osoby, która przedstawia się jako Bella, również jest bardzo podobny. W tym dokumencie ponownie opisane mamy doświadczenie autora dokumentu z Alexem oraz z Tornem Bakerem. To jest taki tam ziomek od Alexa, który to robił jakąś muzę, to robił to, tamto i nawet wystąpił chyba w czwartym odcinku The Mandela Catalog. Po prostu tak jakby jest to jego ziomal. Sam dokument podzielić można na dwie części. Pierwsza to bezpośrednio relacja z Alexem, a druga to sytuacja, jaka miejsce miała na serwerze Torna w związku z zaistniałą ostatnio sytuacją z Alexem. Autorką tego dokumentu jest niejaka Bella, która niegdyś podziwiała Alexa i uznawała go za wielką inspirację, a jednocześnie bardzo kochała The Mandela Catalog, kupowała merch, subskrybowała go na Patreonie i tak dalej. Bella i Alex poznali się latem 2023 roku. Generalnie poznali się podczas transmisji na żywo na Instagramie, po której zakończeniu Alex zaobserwował ją. Później ci zaczęli pisać, a Bella zaprosiła go na serwer na Discordzie, na którym później gadali na voice chacie, a później oboje zasnęli czy coś. Kiedy Bella obudziła się, Alex zaczął bombardować ją bardzo miłosnymi wiadomościami, bardzo podobnie do kilku poprzednich sytuacji. Alex miał dopytywać się o jej numer telefonu, która też dała mu go, ale teraz tego podobno żałuje. Jednocześnie sama twierdzi, że Alex miał pisać do niej wiadomości takie jak: jesteś moją najlepszą przyjaciółką i bardzo o ciebie dbam. Nigdy nie spotkałem nikogo takiego jak ty, jesteś wyjątkowa. I najpewniej patrząc na sytuacje, które przedstawiłem chwilę temu, wiecie, jaki będzie dalszy ciąg tego. Najpierw Alex zrobił jej wielkie nadzieje, bombardował ją bardzo przyjaznymi wiadomościami, a później urwał kontakt i nie odpisywał przez długie tygodnie. Zastanawiałem się, co zrobiłam źle, albo czy powiedziałam coś źle. Dochodziło do tego, że byłam ogromnie zaniepokojona, kiedy nie odpisywał przez jakiś czas, ponieważ miał tendencję do mówienia triggerujących rzeczy o sobie i bałam się, że zrobił coś złego, więc od czasu do czasu wysyłałam mu wiadomości, pytając, czy wszystko w porządku i po prostu sprawdzając, czy wszystko w porządku, ale nadal nie odpowiadał, dopóki nie minęły tygodnie. To było naprawdę tak wyczerpujące psychicznie i nie wiedziałam, co jeszcze mogłabym zrobić. Zaczęłam zastanawiać się nad tym wszystkim, czy coś dla niego znaczyłam i czy on mówił prawdę. Sama jednocześnie zwraca uwagę na to, że Alex oglądał wszystkie instastory, aczkolwiek lajkował, czytaj, zostawiał serduszko, tylko reakcje na Instagramie, tylko i wyłącznie pod tymi storiesami, na których znajdowało się jej zdjęcie. Na żadne inne nie reagował, reagował tylko i wyłącznie na te, na których znajdowała się Bella. Jednocześnie dziewczyna pokazuje naprawdę okropną i śliską sytuację właśnie z serwera Torna Bakera, która miejsce miała akurat po pojawieniu się pierwszego dokumentu. Byłem na serwerze Torna, a wszyscy członkowie serwera, włączając to samego Torna, praktycznie nie wierzyli w to, co się dzieje, a ja coś powiedziałam, mówiąc, żeby uwierzyć ofiarom i że Alex jest złym człowiekiem, za co ostatecznie zostałam zbanowana z serwera i dostałam zrzut ekranu od jednego z moich przyjaciół, który pokazał, że na serwerze nazywano mnie wyzwiskami za próbę mówienia prawdy o Alexie. Dokument ten można potraktować jako przykład kolejnego bardzo złego zachowania Alexa. I po pojawieniu się tego wszystkiego i po absolutnej gówno burzy na Twitterze doszło do bardzo wielu dyskusji, a Alex coraz bardziej zdaje się działać na swoją niekorzyść. Aktualnie, kiedy nagrywam ten film, kiedy nagrywam tą część, mamy 19 marca, a on od tygodnia w ogóle nie zabrał głosu w sprawie, jakby totalnie zapadł się pod ziemię. Ja starałem się być naprawdę obiektywny przez ten film i bardzo obiektywnie patrzeć na całą sytuację, kiedy robiłem śledztwo, łączyłem wszystko do kupy. I myślę, że sam fakt, że Alex do tej pory nie zabrał głosu, bardzo mocno działa na jego niekorzyść. To trochę jakby tak, że ciężko mu jakkolwiek odpowiedzieć na to, żeby odbić rzeczy, które są prawdziwe. Uważam, że gdyby taka sytuacja wydarzyła się i gdyby faktycznie była mowa o oszczerstwach, to odpowiedziałby dużo szybciej, a nie zwlekałby z odpowiedzią już od tygodnia. W sumie Alex puścił tylko jednego tweeta, gdzie uznał oświadczenie Steering Juice, czyli ten pierwszy dok, w ogóle nie odwołał się do całej reszty, jako fałszywe, bezpodstawne oskarżenia. Uznał, że dokument naruszył jego prywatność i zostało to wykorzystane do oczernienia go. Zapowiedział również wówczas odpowiedź, która miałaby zawierać wszystkie jego dowody. Niemniej na ten moment żadna odpowiedź się nie pojawiła. Jednocześnie dosłownie widać, jak cała, albo przynajmniej znaczna większość społeczności The Mandela Catalog dosłownie się rozpadła. Na zasadzie część osób, głównie na Twitterze, bardzo mocno grilluje Alexa i wciąż pojawiają się nowe informacje, bądź nowe osoby, nowe dowody na Alexa, nowe screeny, nowe dokumenty i tak dalej. I według mnie w tym momencie, kiedy powstało tego już aż tyle z tak bardzo różnych stron, to nawet ciężko w ogóle
żeby Alex jakkolwiek się z tego wybronił. Na zasadzie nie rozumiem trochę tych redditowych ludzi, którzy bardzo z wielkim kijem w dupie stoją na zasadzie: Alex nie zrobił nic złego, a wszystkie screeny są podrobione. Nawet mimo faktu, że istnieją tacy ludzie, to uważam, że wszystkie rzeczy, które przeczytałem, które wyszły do tego momentu, wskazują tylko i wyłącznie na jedno: że Alex faktycznie nie jest aż tak kolorowym człowiekiem. Wspomniałem ponadto, że cała społeczność Mandeli dość mocno się rozpadła. Otóż wiele osób, które współpracowały z Alexem, chociażby nad piątym volumem serii, odsunęło się od niego i wręcz zaczęli oni leakować co niektóre rzeczy odnośnie kolejnych volumów. Naprawdę poszło to w bardzo złym kierunku i nie wiem, jaka będzie przyszłość Mandeli. Czy to jej koniec? Myślę, że tak. I ja jakby rozumiem, że bardzo wiele osób bardzo emocjonalnie podchodzi do całego tego community, do całej sztuki, jaką Alex stworzył, która bez gadania była naprawdę świetna. Aczkolwiek musimy oddzielić tutaj sztukę od jej autora. Autora, który odbywał coś naprawdę mocnego i stanowczo przegiął, przebrał jakąkolwiek miarkę. Kolejne odcinki trochę nie mają racji bytu, tym bardziej po tym, jak doszło do trochę burzy różnych leaków, rzeczy, które mieliśmy zobaczyć w kolejnych odsłonach. Mi się coś nie wydaje, że kolejne odcinki jeszcze miały jakiekolwiek miejsce dla siebie w internecie. Na razie ta drama musi się rozwiązać, bo jeżeli Alex przemilczy temat i po prostu dropnie na przykład piąty volume, no to będzie słabo. To bardzo słabo dla niego, tak mi się przynajmniej wydaje. W ten sposób na ten moment wygląda cała ta sprawa. Jest to mocne, nie spodziewałem się czegoś takiego w takim momencie, tym bardziej po Alexie. W tym momencie, jeżeli okaże się, że wszystkie postawione Alexowi zarzuty są zasadne, a wiele rzeczy na to wskazuje, to Alex z internetu moim zdaniem powinien zniknąć. Żadna osoba nie powinna wykorzystywać swojego influensu w taki sposób, a tym bardziej taka osoba nie powinna mieć jakiegokolwiek pola do posiadania takowego influensu w internecie. Moim zdaniem w ten sposób kończyć powinni twórcy, którzy nadużywają swojego influensu i w bardzo zły sposób działają na swoją publikę, która bardzo często jest nieletnia, albo nieogarnięta, albo zbyt bardzo ufna względem swoich idoli z internetu. Myślę, że dla takich osób nie powinno być tutaj miejsca, a tego typu postępowanie powinno być z góry tępione i w ogóle nie powinno być akceptowane z jakiejkolwiek strony. I Alex, myślę, że powinien z tego internetu zniknąć. Jak się stanie? Nie wiem. Jeżeli coś ruszy się w całej sprawie i dowiemy się czegoś nowego o Alexie i o całej reszcie, będę pierwszą osobą, która was o tym poinformuje. Tymczasem wytrzymajcie się.